Słowo Boże pokazuje jednoznacznie, że niestety zakon, prawo unicestwia błogosławieństwo płynące z obietnicy. I świadczy o tym pierwszy werset rozdziału trzeciego listu do Galacjan. O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? O bezrozumni Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem był odmalowany, jakby między wami ukrzyżowany? Apostoł wykazał już, że kiedy Galacjanie ponownie stosowali zasady prawa, jednocześnie pomniejszali wartość dzieła Chrystusa oraz osoby Syna Bożego. Takie postępowanie wierzących było dla apostoła Pawła całkowicie nie do przyjęcia, niezrozumiałe. Odnosił on wrażenie, że Galacjanie zostali zwiedzeni, ponieważ czyniąc to zaprzeczali prawdzie krzyża wielkiej, centralnej i centralnej prawdzie Ewangelii, która była im głoszona i którą przyjęli. Głosząc Słowo Boże, apostoł Paweł przedstawiał im przecież Chrystusa Jezusa Pana i to ukrzyżowanego. Co więcej, nawrócenie się, powrót Galacjan do zasad zakonu nie tylko stawiał Chrystusa w cieniu, umniejszając Jego osobę i dzieło, ale również powodował ignorowanie obecności Ducha Świętego i uaktywniał działanie cielesnej natury. Jest to bardzo niebezpieczna rzecz, zwłaszcza duchowo. Trzech odwiecznych wrogów Bożych, a tym samym każdego wierzącego, znajduje się w nieustannej opozycji przeciwko trzem osobom bóstwa. Pierwszy z nich, diabeł, przedstawiony jest w Piśmie Świętym jako przeciwnik Chrystusa. Drugi z nich, świat, jest przeciwnikiem Ojca. Trzeci, ciało, przeciwnikiem Ducha. Dlatego też w kolejnych miejscach rozważanego przed chwilką listu do Galacjan Duch Święty wielokrotnie zostaje przedstawiony w przeciwieństwie do ciała, co widać m.in. w Galacjan 3:3. Czy tak bezrozumni jesteście, począwszy duchem, teraz ciałem kończycie? Albo 4:29. 4:29. Ale jak wówczas ten, który się urodził według ciała, prześladował tego, który był według ducha, tak i teraz. Także 5:16. 5:16. A mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonacie. I 17 werset. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. I także 6:8. Bo kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie. Ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie życie wieczne. Aby pokazać, jak bezsensowny, niedorzeczny jest sposób myślenia Galacjan, polegający na ignorowaniu Ducha Świętego i uaktywnianiu ciała i powrocie do zakonu w pozostałej części tych rozważań z listu do Galacjan, apostoł Paweł koncentruje się przede wszystkim na błogosławieństwach, które otrzymujemy przez Ducha Świętego oraz na naszej grzesznej, zepsutej naturze. I stawia także apostoł Paweł pytania. Pytania Pawła skierowane do wierzących Galacjan koncentrują się na tym, żeby to uwypuklić. I zauważamy, że Paweł próbuje poruszyć sumienia wierzących. W tym celu stawia im cztery pytania związane z osobą Ducha Świętego, mające zmusić ich do zastanowienia. I to jest wyraźnie widoczne w drugim wersecie. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą?
Tego tylko radbym się dowiedzieć od was. Czy z uczynków zakonu wzięliście ducha, czy ze słuchania wiary? Najpierw Paweł, apostoł, pyta Galacjan, na jakiej podstawie otrzymali dar ducha? Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiarą? Nie podważa przy tym bezsprzecznego faktu, że Galacjanie go posiadają. Pyta jednak, w jaki sposób, jak go otrzymali, na podstawie swoich szlachetnych uczynków, czyli przestrzegania zakonu prawa, a może otrzymali go przez wiarę w Chrystusa, który za nich umarł i zmartwychwstał. Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia wyraźnie wskazuje, że tylko ten, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, tylko ten, kto uwierzy Jezusowi Chrystusowi, zostaje zapieczętowany Duchem Świętym. Nie dzieje się to przed nawróceniem. Do wierzących Panu Jezusowi Chrystusowi w Efezie apostoł Paweł pisał w nim. I wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Tak jest zaświadczone przez Słowo Boże w liście do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Kolejne pytanie znajduje się w wersecie 3. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czyżby Galacjanie po tym, jak w potężnej mocy Ducha Świętego rozpoczęli swoje chrześcijańskie życie, mieli zamiar ponownie podporządkować się zakonowi prawa, aby dzięki własnej sile prowadzić chrześcijańskie życie miłe Bogu? Zakon, prawo skierowane jest do człowieka w ciele, będącego pod całkowitą władzą swojej upadłej i grzesznej natury. Wracając do zakonu, do prawa, Galacjanie nie tylko świadomie ignorowali obecność i działanie Ducha Świętego, który jest mocą chrześcijańskiego życia, bo Duch Święty ma moc i On jest tym, który zasila chrześcijańskie życie, ale również pozwalali działać ciału, które każdy wierzący powinien uśmiercać, umartwiać. Takie postępowanie było jednoznaczne z poprawianiem i udoskonalaniem starej, zdeprawowanej, grzesznej natury, zamiast oddzielenia się od niej. Kolejne pytanie jest w 4 wersecie. Czy tak wiele ucierpieliście bez pożytku? O, gdybyż tylko bez pożytku. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. To jest to pytanie trzecie. Czyżby cierpienia, które Galacjanie znosili w imię prawdy, były bez znaczenia? Prześladowania, przez które musieli przechodzić, przychodziły głównie ze strony Żydów. Żydzi, chcąc zachować zakon, prawo Mojżesza, ukrzyżowali Chrystusa Jezusa Pana i sprzeciwiali się Duchowi Bożemu. Jaka więc społeczność z tymi bałwochwalcami? Jeśli więc wierzący z Galacji wracali do prawa, do zakonu, nie musieli się dłużej obawiać sprzeciwów z ich strony. Prześladowania były zatem tylko nieporozumieniem i w takim razie z pewnością niedługo ustaną. I kolejne pytanie jest w wersecie 5. Ten tedy, który daje wam ducha i czyni cuda między wami, czy z uczynków zakonu to czyni, czy ze słuchania wiary? Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? To właśnie wśród Galacjan przejawiały się cuda świadczące o Bożej potędze. Czy były one wynikiem przestrzegania przez nich zasad zakonu, prawa, czy raczej rezultatem wiary w moc Bożą? Odpowiedź jest oczywista.